sytuacjach koszty tego opracowania. Z chwilą otrzymania informacji o proponowanych kosztach opracowania wystąpią do Wysokiej Rady o zabezpieczeniu środków na ten cel, jak również wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w tej kwestii. 2 marca przeprowadzona została kontrola problemowa w Urzędzie Miasta przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zakres kontroli obejmował okres 2012 roku i dotyczył zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Kontrola wypadła pomyślnie z protokołem kontroli. Z kontroli będzie można zapoznać się w referacie organizacyjnym poprzez go przez Urząd Wojewódzki. 21 marca wraz z współorganizatorem Miejskim Ośrodkiem Kultury w gminie Pokój zorganizowany został Dzień Otwarty Uniwersytetu III Wieku w Lubawie. Podczas spotkania goście mogli zapoznać się z ideą i zasadami funkcjonowania Uniwersytetu oraz planowanymi zajęciami. Zajęcia rozpoczną się we września, a już dziś słuchacze mogą zapisywać się na wybrane przez siebie przedmioty. W trakcie spotkania krótką prelekcję historyczną wygłosił profesor Roman Jurkowski. A będzie naliczana od osoby bez względu na ilość pojemników niezbędnych do zgromadzenia odpadów w danej nieruchomości. Ja Państwu podam w tej chwili wysokość tych opłat. Niemniej chciałbym dodać, że... A to dodam za chwileczkę. Podam Państwu wysokość tych opłat. Dla osób, które będą gromadziły odpady w sposób selektywny. Taką stawką bazową wyjściową jest kwota 10 zł od osoby, jeśli na terenie nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym zamieszkuje do 4 osób. Kolejna stawka to 8,20 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 osób. 7 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 6 osób. 6 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 7 osób. I 5,50 od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 8 i więcej osób. Czyli za 9, 10, 11 również 5,50. Stawką 16 zł od osoby miesięcznie zapłacą te osoby, które w złożonej deklaracji zadeklarują, że nie będą w sposób selektywny gromadzić odpadów. Jutro uchwałami zgromadzenia ma zająć się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. I jeśli nie dopatrzy się uchybień, to podane stawki staną się obowiązującymi. Już od przyszłego tygodnia dostępne będą w Urzędzie Miasta także na stronie internetowej wzory deklaracji, które należy przesłać na adres ekologicznego Związku Gmin Działopolszczyzna lub dostarczyć do Urzędu Miasta w terminie do 25 kwietnia. Chcę również poinformować, że planuję uruchomienie punktu konsultacyjnego, który działałby w Urzędzie przez kilka dni również po południu, tak aby pomóc mieszkańcom poprawnie wypełnić i zebrać deklarację. Informacje o terminach działalności punktu zostanie podana w prasie oraz na stronie internetowej miasta. Szczegółów problemów związanych z wdrożeniem tej ustawy jest tyle, że ciężko nawet określić taki punkt zaczepienia. Tych pytań od mieszkańców jest coraz więcej, ale z pewnością wy będziecie mieli te pytania za chwilę, więc postaram się na nie szczegółowo odpowiedzieć. I informacja ostatnia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę również poinformować, że w ramach programu Biblioteka Plus prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miasto otrzyma środki finansowe na remont i rozbudowę miejskiej biblioteki. Obecna część biblioteki będzie gruntownie wyremontowana i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, a obiekt zostanie wyposażony m.in. w inną. Nowa część biblioteki będzie posiadała 3 kondygnacje. Rozbudowa pozwoli również na ekspozycję starodruków, zbiorów archiwalnych czy faksymile Biblii Gutenberga oraz reliktów wydobytych podczas wykopów archeologicznych na Rynku. Projekt przewiduje również wyposażenie budynków nowe węgle oraz sprzęt komputerowy. Na ten cel samorząd zabezpieczył środki w formie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury jako wnioskodawcy projektu. Projekt został przewidziany do realizacji na 2 lata budżetowe i zakończyć się ma w roku przyszłym. Szacowany koszt inwestycji wyniesie ma niespełna 2 miliony złotych, a 75% środków pochodzić będzie z dotacji. Ja Państwu dziękuję, a sprawozdanie z wykonania
naszym regulaminie w tej kwestii nic się na naszym terenie nie zmienia. Ale dobrze, że pan radny Grodowski odmówił to, ponieważ my często spotykamy się z taką opinią, że w Lubawie śmieci będą drogie i kosztują 10 zł, a w gminie będą po 7 zł. To nie tak. Proszę zwrócić uwagę na to ogłoszenie, które okazało się w lokalnej prasie. Zresztą ono tak naprawdę powinno być skierowane do mieszkańców gminy Lubawa. Gmina Lubawa należy do Związku Czyste Środowisko i tam opłata uzależniona jest od wielkości pojemnika. I w przypadku opłaty 7 zł za odpady zbierane selektywnie, wielkość pojemnika to 80 litrów. U nas w Lubawie są pojemniki 110-litrowe. W przypadku pojemnika 110-litrowego na terenie czystego środowiska ta opłata wynosi 9 zł, u nas złotych 10. Więc nie jest to jakaś dramatyczna kwestia. Dlaczego ten system jest kosztowny? Nie powiem drogi, ponieważ dla wielu mieszkańców te opłaty będą tańsze. W przypadku rodziny dwuosobowej, w przypadku jednorodzinnym, czy też domu jednorodzinnym, dzisiaj za jeden pojemnik rodzina musiała płacić ponad 26 zł. Na podstawie nowych przepisów i uchwały zgromadzenia działdowszczyzny zapłaci tylko 20 zł. Oczywiście zwyżka tych opłat jest i teraz dwa zdania, dlaczego ten system jest taki kosztowny. Taką stawką bazową, punktem wyjścia podczas zarządu i na zgromadzeniu działdowszczyzny była kwota 10 zł, na którą składa się ponad 50%, to około 52-53% to jest koszt utylizacji tych odpadów, zagospodarowania tych odpadów. Około 40% stanowią koszty transportu i o nich za chwileczkę powiem, co mieści się w kosztach. Popiół trafi bezpośrednio do uprawy sypisku po śmieci do Ciechanówka, natomiast wszystkie pozostałe odpady zmieszane, pomimo tego, że one są już wyselekcjonowane, trafią na sortownię odpadów do Działdowa. I tak będzie się działo w każdym województwie, w każdym regionie gospodarki odpadami w naszym województwie. Więc przewoźnik, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, będzie musiał przyjechać oddzielnie po odpady zmieszane. Oddzielnie po odpady wyselekcjonowane, a więc po papier, szkło, plastik. Oddzielnie po popiół i na dodatek będzie musiał dostarczyć do domków jednorodzinnych worki, bo system workowy nadal będzie obowiązywał. Najwięcej, powiedziałbym, uciążliwości związanych z wdrożeniem ustawy będzie dotyczyło właścicieli domków jednorodzinnych, bo oni sami muszą zadbać o to, żeby wypowiedzieć umowę, żeby wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednie pojemniki. Wbrew wchodzą jeszcze odpady biodegradowalne, więc tutaj zakładamy, że właściciele domków jednorodzinnych w deklaracji zaznaczą kwadrat, że odpady biodegradowalne zagospodarują we własnym zakresie, bo wrzucą je po prostu do kompostownika, więc resztki jedzenia powinny tam trafić, skórki od owoców, drobne gałęzie, trawa, tego typu rzeczy. To prezesa zarządu spółdzielni, że pomogą nam rozkoportować i zebrać wypełnione deklaracje od mieszkańców, co zresztą chyba po części było w spółdzielni czynione, więc tego się bardzo, bardzo cieszymy, bo Lubawa akurat ze wszystkich gmin należących do Działdowszczyzny jest jak gdyby najbardziej tutaj zaawansowana w tych pracach. Na pewno będzie dużo nieścisłości, na pewno będzie dużo problemów. Mieszkańcy również zadają takie pytania, co zrobić, kiedy moje dziecko studiuje. Więc my mówimy krótko, jeżeli dziecko studiuje i tak naprawdę na co dzień nie ma go w domu, że uważam, że nie należy sobie nimi dzisiaj zawracać głowy. Kilka miesięcy tego funkcjonowania tego systemu pokaże nam, na ile on jest szczelny, na ile on może się samofinansować i co dalej Ekologiczny Związek Gmin powinien robić w przyszłości, by utrzymać, a na pewno nie podwyższyć tej stawki, tak? Ale jak to Państwo zapewne wiecie, kiedy wójtowie burmistrzowie stają przed taką ścianą i odpowiedzialnością, że trzeba przyjąć jakąś stawkę, to zaczyna się populizm, bo nikt nie chce, by opłaty były kosztowne i dokuczały mieszkańcom,
Niemniej jednak takie jest założenie ustawy, trzeba takie wymagania spełnić i na to środki muszą się znaleźć. W innym przypadku, jeśli te środki będą niewystarczające, bądź też nie osiągniemy wskaźników określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, to poszczególnym gminom będą groziły kary finansowe. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie ma. 14 głosami jednogłośnie Rada Miasta przyjęła sprawozdanie przedmiotowe. Przechodzimy do kolejnego. To sprawozdanie realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny z gminy miejskiej Lubawa na lata 2012-2014 za rok 2012. To sprawozdanie mamy. Państwo mogli się z nim zapoznać. Jest z nami pani kierownik Bożona Krawę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli Państwo mają zapytania, mogą zgłosić. Państwo radni, proszę. Nie było, znaczy nie ma zgłoszeń, bo wszystko było przerabiane na komisjach. Państwo otrzymali te sprawozdania do domu z zaproszeniem na sesję. Nie ma zgłoszeń, bo trzeba głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć to sprawozdanie? Z Państwa radnych proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. 14 głosami jednogłośnie Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań zakresu gminnego programu wspierania rodziny w gminie miejskiej Lubawa na lata 2012-2014 za rok 2012. Przechodzimy do projektów uchwał. To pierwsze przystąpienia do realizacji na terenie miasta Lubawa w latach 2013-2014 projektu systemowego programu aktywność prążna ma lepsze. Zadowolona z dnia 27 marca bieżącego roku w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonym ulicom w mieście Lubawa. Na podstawie odnośnych artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwy nowo wydzielonym ulicom. Po pierwsze, siostry Antoniny Schneider położonej na działkach 40/9, 42/4 i 43 oraz 125/6 w obrębie nr 4 miasta Lubawa. Po drugie, Stanisława Wolskiego położonej na działkach 40/11, 40/13, 40/14 i 70/3 w obrębie nr 4 miasta Lubawa. Po trzecie, Franciszka Patera, położonej na działce 63/13 w obrębie nr 4 miasta Lubawa. Paragraf drugi. Szczegółową lokalizację ulic opisanych w paragrafie pierwszym ilustruje mapa ewidencji gruntów stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Proszę, szum jest, nie jest to głośno przez wiele osób, ale jest to cichym szmerem z racji, że wielu to czyni czasem, to się tworzy szum na sali. Prosiłbym o wzięcie tego pod uwagę. Proszę Państwa, w ten sposób moja wypowiedź. Głosujemy, wobec czego jest wniosek. Tak, pani mecenas Chylewska, proszę bardzo. Musimy jakoś tę sprawę do końca wyjaśnić, bo jeżeli miałby być stosowany skrót, to trzeba by napisać w uchwale, że dopuszcza się stosowanie skrótu. Bo to... Głosujemy nad wnioskiem pana Józefa Kurszewskiego, aby w miejsce nazwy ulicy w punkcie drugim paragraf pierwszy Stanisława Wolskiego wstawić Józefa Zarzębowskiego nazwę ulicy. Kto jest za tą zmianą? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby, dziękuję. Za wpisaniem Stanisław Wolski, tak jak jest, kto jest z Państwa, proszę o podniesienie ręki. Ośmioro, przewodniczący wstrzymał się. Chciałem, żeby Państwo rozstrzygnęli, nie chciałem tutaj niejako kierunkowywać rozmowy. Wobec czego przegłosowano na nazwę Stanisław Wolski, tak jak jest w projekcie uchwały. Ogłaszam.